Dzień dobry, z tej strony Strużycki Jerzy, Akademia Keyboardu, Keyboardway. No ale kto mnie ogląda, ten wie, kim ja jestem, więc po co ja się do cholery przedstawiam? Słuchajcie, dzisiaj, jak to widzicie, dzisiaj czwartek mamy. Dla mnie już początek weekendu, jak zwykle jadę rozkładać dekoracje światłem. Dzisiaj jedna sala, jutro druga sala, w sobotę trzecia sala i tam gramy. Więc jak zwykle pracowity mega weekend. Ale zauważyliście też na pewno, że nie pojawił się żaden nowy odcinek serii Akademii Keyboardu. A no to z tej właśnie przyczyny, że od poniedziałku do soboty, jeszcze teraz, kiedy mój kuzyn był na wakacjach, ja zastępowałem go w sklepie, potrzebowaliśmy, żeby dużo, dużo więcej pracować niż jest to normalnie. No i wszakże rodzina, dzieci, obowiązki, wesela, dekoracje światłem, no i tak się czasem zdarza, że na pewne tematy brakuje czasu, ale zostawiłem wam już bardzo fajną serię odcinków, która wielu z was już pomaga, wielu z was już oglądało, fajnie komentuje i za to wam dziękuję, za to, że jesteście, za to, że doceniacie trud włożonej pracy w nagrania tego odcinka, tych odcinków, bo powiem wam szczerze, że nagrać taki jeden odcinek z obróbką, z wypuszczeniem, to tak w ogóle z ekonomicznej części tego całego biznesu, projektu, jakim jest Akademia Keyboardu, to w ogóle nie przynosi żadnych rezultatów finansowych, natomiast to jest cały Boży dzień, albo co najmniej pół Bożego dnia, albo chociaż 3/4. Zależy, jaki jest skomplikowany materiał i jak wiele trzeba poświęcić czasu na obróbkę, więc bije nas tam bodajże 300 subskrybentów, co wam ogromnie dziękuję. Na fanpage'u Akademii Keyboardu mamy już ponad 600, chyba 20 lubisiów, więc społeczność szybko, jak widać, dynamicznie się rozrasta, więc mam nadzieję, że do końca roku spokojnie strzelimy sobie 500 na YouTubie i gdzieś tam koło 800, może 1000 na fanpage'u Akademii, bo na pewno to wszystko się rozniesie. Piszcie, jak mnie widać, jak mnie słychać, mogę mieć tu mały problem z dostępem do internetu w Oasisobusie, wszakże najlepsze live'y wchodzą. No i dzisiaj będzie też taki live z kategorii tych niezapowiedzianych, bo takie są też najlepsze. Z drugiej strony nie wszystko jestem też w stanie przewidzieć, ale będzie taki mocno życiowy, biznesowy, może trochę mentoringowy, coachingowy, mocny live dla was. Więc witam was serdecznie w tym odcinku na fanpage'u Akademii Keyboardu. Dzisiaj taki fajny temat pod tytułem Ty też możesz. Tylko, no tylko co? Tylko weź się kurwa do roboty i weź się tak łatwo nie poddawaj. Rozwinę tą koncepcję od samego początku. Słuchajcie, powiedziałem sobie, że pokażę wam moje filmy, moje nagrania z tego, jak zaczynałem karierę w ogóle muzyczną, chałturniczą, weselną. Potem pokażę wam temat drugi dekoracji światłem, całej reszty tej drugiej góry lodowej, na której też fajnie zarabiamy. Pokażę wam to krok po kroku, rozpakuję wam to wszystko, jak to wyglądało. Natomiast cześć Arturku. Dzisiaj wam opowiem o pewnej życiowej decyzji, która sprawiła, że jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. Zacznę od takiej fajnej, ciekawej przypowieści, historii mocno rozwojowej, z której dzisiaj się cieszę i którą dzisiaj oceniam, patrząc na to z boku. Słuchajcie, miałem swoich znajomych i mam swoich znajomych kilka osób, które zawsze mnie dopingowało, zawsze było ze mną, przy sercu blisko, w tym moja kochana żona i najbliższa rodzina. Ale miałem też pewne grono osób i mam też pewne grono osób, które twierdziło i twierdzi, że weź to zostaw, z tego się nie da wyżyć, nie da się zarobić, idź na etat, tam będzie pewna posadka i w ogóle ciepłe stanowisko. Wesela jakieś śpiewał, kurwa, nie wiem, jakąś chałturę odstawiał w ogóle. A to trzeba pracować, a to weekendy zarwane, a to w ogóle nie macie w domu, a to wiesz, wakacji nie robisz i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No i po co to wszystko robić, a to jeszcze kredyt trzeba wziąć? Lepiej siądź na dupie i idź na jakiś etat, tak?
I powiem wam tak, ja mówiłem, słuchajcie, zobaczycie, że to się jeszcze wszystko rozkręci, bo to już było po pół roku, jak to robiłem. W pierwszym roku były, to było śpiewanie za 250 zł całą noc w knajpie na dancingu, gdzie to była taka chamszczyzna, że szyby leciały, słuchajcie, z knajpy. Ja miałem wtedy 18, nie, miałem 19 lat. Miałem 50, Rolanda właśnie, cześć Marcin, był Roland na scenie i całą noc, 8 godzin, od 20 do 4 nad ranem śpiewałem za, uwaga, 250 zł. Dzisiaj więcej kosztuje moje błogosławieństwo, które robią klientów, i za 15 minut mam 300. Więc porównajcie sobie w ogóle, jaka to jest skala, jaki to jest totalnie boom, nie? Jeb, minęło 6... No nie, no mam 27, dobra, minęło no 9 lat od tego momentu, więc można powiedzieć, że niedługo będę obchodził 10-lecie zarobkowej chałturniczej pracy. No jednocześnie też pracy na etacie, bo ciągnę cały czas dwa fronty, ale mam też bardzo, bardzo dużo celów. I mówiłem, że to się rozkręci, to się rozwinie. I dzisiaj zarabiam miesięcznie tyle, ile na etacie zarabiałbym w 3, czasami w 4 miesiące. A co najważniejsze, robię to, co kocham, to, co uwielbiam, cieszę się tym, co robię, bo praca, którą robisz z serca, to nie jest praca, to jest sama przyjemność. Więc widzicie, jak to jest, bo o, właśnie widzę, napisał Zibi, zobacz, kurde, w punkt, stary, tu nie chodzi o zarobki, chodzi o to, że to, co lubisz i kochasz. Ja wiem, chłopaki, my muzycznie jesteśmy też fajnie artystycznie rozwinięci, ale do pewnych ludzi też trzeba przemówić po prostu czystym sianem, workiem siana do bociana i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co robisz, kochasz, to, co robię, kocham, a dzięki temu zarabiam dzisiaj kilka razy tyle, co nawet miesięcznie na etacie. Oczywiście, to nie przyszło samo. I tutaj teraz do was. To nie przyszło samo. Od 18 roku życia siedziałem przy klawiaturze mojego Rolanda, potem Tyrosa, czy też Tyrosa. Nagrywałem, szkoliłem się. Nie było nawet takiego Jurka, do którego mogliście zadzwonić i spytać, że jak się robi dzisiaj registrację, albo jak tam wokal, harmonii ustawić, a może jak styl się przerabia. Nie było kogoś takiego w ogóle, nie było Facebooka. Ja nie miałem konta na Facebooku wtedy jeszcze nawet. Miałem naszą klasę i byłem na instrumenty klawiszowe, forum, tam mogłem o coś podpytać czasami. Nie było w ogóle takiej technologii, nikt mi nic nie pokazał od razu. Ba, ja do nikogo nie poszedłem na wesele, na scenę, żeby ktoś mi pokazał, jak się to robi. Ja zrobiłem to wszystko od zera. Od zera do bohatera. Ciężką pracą, zarwanymi nockami, bo to nie jest tak, że chleb rośnie na drzewie czy bułka, jak to mówił mój WF-ista z liceum. To była ciężka praca, którą wykonuję do dzisiaj. To są nocki, które zarywam do dzisiaj. To są weekendy, które zarywam do dzisiaj. To jest reklama, marketing, spotkania z klientami, wizualizacja firmy, to jest logo, wizytówka, fanpage, filmik w internet, ciekawy post, zdjęcie z wesela, transmisja, opinie klientów po imprezie, które pokazujesz dalej, to jest całokształt, który buduje twój biznes, twój marketing, twój znaczek i twoją rozpoznawalność na rynku. Miałem też na swojej drodze jeden czy dwa zespoły muzyczne, które niestety mocno źle mi życzyły. Dzisiaj, ku mojej uciesze, ich krzywdzie niestety, ja gram co tydzień, a raczej stety, oni siedzą w domu. Zaoraliśmy trochę rynku i tu się bardzo, bardzo cieszę. Tak samo brat DJ, którego wzięliśmy też trochę pod swoje skrzydła, daliśmy mu logo, natomiast całą robotę on robi rewelacyjną, bawi ludzi, dał ludziom to, czego nie było też na naszym rynku. Dzisiaj piszę już imprezy na 2021, a większość chłopaków na 2020 może 5 czy 10 imprez. I tylko ciężką pracą, trudem, poświęceniem, właśnie oddawaniem całym siebie i całego siebie temu, co robisz, poświęcaniu się, zdobywasz rynek zadowolonych klientów, oczywiście jeśli robotę wykonujesz zawodowo, ale pamiętajcie, że można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak
brak doświadczenia, jest tylko brak wiedzy, której ci potrzeba, żeby wykonać dobrze robotę. Idąc na pierwsze wesele, nie do końca wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać, jak to wszystko poprowadzić. Wiedziałem z filmików na YouTubie, jak to wygląda, mniej więcej. Miałem znajomego kamerzystę, który mi coś tam podpowiedział, ale nie byłem nigdy nawet jako łebek na weselu od początku do końca, żeby w ogóle wiedzieć, jak się prowadzi wejście młodej pary, że to jest taka piękna, uroczysta chwila. Toasty, stolaty, wiwaty, przyśpiewki. Boże, jak zaczęli śpiewać, a kto się w styczniu urodził, to ja nie wiedziałem, o co chodzi, słuchajcie. Naprawdę, nie wiedziałem, o co chodzi. Ale pod słuchami niemelodyczną, że chłopak byłem kumaty, no to buchpoleczkę włączyłem, tą rolandowską, taką fajną. Jak pocisnąłem z klawiatury, tak wszyscy brawo zaczęli bić i przelecieliśmy dwie kolejki od stycznia do grudnia. A potem oczywiście propsy, podziękowania i zadowoleni klienci. I tak to się właśnie toczy. Co więcej, ja łatwego dzieciństwa nie miałem. Kiedy miałem 18 lat, wyprowadziłem się z domu. Wziąłem, spakowałem się w jeden samochód, w moją osobową Honda Accord. Cały swój dobytek, przyjechałem na miasto. Miałem 2000 zł w kieszeni, wynająłem mieszkanie, zacząłem mieszkać sam. Sam do wszystkiego dochodziłem. Potem zamieszkała ze mną moja kochana żona Wioleta, która już mnie wtedy wspierała, siedziała ze mną wtedy na tym parkingu, pamiętam. Mówiła mi: Miś, nie przejmuj się, będzie dobrze, poradzisz sobie, damy sobie radę, będzie cudownie, wspaniale. Ale teraz musimy swoje przecierpieć, musimy ciężko pracować, żeby było to, co było. Wtedy jako łepek miałem rentę po ojcu rodzinną, bo nie wiem, czy wiecie, też taka trochę życiowa historia. W wieku 13 lat straciłem ojca, umarł na ciężką tam chorobę. W wieku 4 lat odeszła od nas matka, ale to w ogóle nie o tym teraz, żeby jakieś tam was wywoływać, nie wiadomo jakie wspomnienia. Tylko chcę wam powiedzieć, że ja nie miałem nigdy lekko w życiu. I dzięki temu, że nie miałem lekko, chyba jest dzisiaj tak, jak jest, że nie czekam, aż coś przyjdzie do mnie samo. Nie czekam, aż ktoś mi poda coś na tacy. Ja zawsze po to sięgam. Sięgam po to, cisnę za tym, szukam rozwiązań i to wszystko właśnie wygląda tak, jak to dzisiaj wygląda. Biznes kwitnie, zadowoleni klienci kwitną, pełny kalendarz cieszy oko. No i da się szybko spłacić kredyty, zobowiązania. No bo właśnie o tym też chciałem wam powiedzieć. Obiecałem sobie, że o tym napiszę też w książce, jak ją w końcu napiszę. Na razie jestem na 8 stronie, ale to długa historia. O tym, jak zaczynałem karierę i o tym, jak ją zaczynam, bo to jest jeszcze... No, aktualnie jestem może w środku tej kariery, już jest na tym etapie takim wyżynnym trochę. Natomiast na sam początek miałem marzenia. Pierwszy system nagłośnienia były to Yamaha S15E plus Power Mixer. Kupiłem za 1200 zł od znajomego. Na tamte czasy to w ogóle fajny sprzęcior, mega. Rolanda, tutaj też ciekawa historia, nie miałem pieniędzy, żeby kupić sam, bo to jeszcze wtedy nie zarabiałem, byłem wtedy gówniarz, miałem 15-16 lat. Dzięki temu, że udzielałem się charytatywnie, burmistrz miasta, rada miasta i tam kilka tematów z gimnazjum, udało się ludziom stworzyć w ogóle zbiórkę na mój instrument, udało się zebrać 4000 zł, za to do dzisiaj jestem im ogromnie wdzięczny, bo to był początek mojej przygody muzycznej. Kupiliśmy wymarzony instrument Roland T50 za 3800, wtedy pamiętam to jak dziś. 200 zł poszło na dwa przewody jack. Siedziałem w domu, grałem. Po dwóch latach dzwoni pierwszy telefon, Jerzy, taka fucha, 250 zł, jak się sprawdzisz, będziesz miał stałą robotę co tydzień. Dzwoniła to wtedy bardzo sympatyczna koleżanka, w którą śpiewałem w zespole w gimnazjum właśnie na tym Rolandzie. No i tak się cała kariera, historia rozpoczęła, a potem było mi już mało. Pierwszy repertuar przygotowałem ze środy na czwartku na sobotę, bodajże 80 plików, znaczy 80 ustawień, bo to już wtedy były registracje, żadnego mida. No i cóż, wyszło jak wyszło, było w sobotę, bardzo się ludziom podobało, no tyle mogę powiedzieć. Pamiętajcie, że dzisiaj byśmy się z tego wszyscy śmiali, leżeli pewnie na ziemi. Natomiast to wszystko do jakiegoś poziomu dochodzisz po kolei i na tamte lata na pewno musiało być super. Potem przyszła decyzja, że oglądałem filmiki Michaela Vonkena i bardzo się nimi rajcowałem. Można powiedzieć, masturbowałem się przed komputerem, jak on grał na Tyrosie. Wyszedł Tyros 1, Tyros 2.
Ja byłem tak podjarany tymi instrumentami, że zachorowałem po prostu na Yamahę i to ten człowiek właśnie tchnął we mnie Yamaha branie, Yamaha znawstwo i w ogóle zafascynowanie się tą marką. I przyszła pora, że wyszedł Tyrus 4. I powiedziałem sobie, że ja muszę go mieć. Zarabiałem wtedy 2000 zł. Nie, przepraszam, 1000 zł na etacie. I miałem 2000 zł renty rodzinnej. I nikt mi nie chciał dać kredytu, bo renty rodzinnej nie brali w ogóle pod uwagę. Brat mi pożyrował kredyt, to było 16 800 zł. Pamiętam to jak dzisiaj. Wziąłem kredyt, kupiłem Tyrosa 4. Tydzień później kupiłem Power Mixer do tego, do który używam do dziś w sumie, MX5016. Kupiłem przewody jack, kupiłem sobie pierwszy mikrofon, statyw na mikrofon. I to był kolejny poziom w drodze do tego prowadzenia imprez, do rozreklamowania wszystkiego i tak dalej. Wtedy nie miałem w ogóle pojęcia o marketingu, o całej reszcie. Rata wychodziła tego instrumentu 700 zł miesięcznie. Ja nie wiedziałem, czy ja to spłacę, ale wiedziałem, że ja chcę to zrobić i powiedziałem sobie, że dam radę, więc czułem w sercu, że tylko ciężką pracą mogę to osiągnąć, no i się udało. 3 lata płacenia rat 700 zł miesięcznie, wtedy miałem jeszcze kosztów życia dość sporo, bo 1000 zł wychodziło mnie mieszkanie, ubezpieczenie samochodu jako 18-19-latka kosztowało wtedy 1500 zł rocznie, plus miesięcznie jeździłem do mojej żony, już teraz wtedy 400-500 zł miesięcznie na paliwo, no zostawało na życie kilka stówek, plus to co dorobiłem w knajpie, bo wtedy tam rok już dwa w tej knajpie za cały czas te same pieniądze śpiewałem. No i przyszła pora, że ta koleżanka, która wcisnęła mnie do tej knajpy, zaproponowała, to u niej zagrałem pierwsze wesele i dzisiaj, Agnieszko, dziękuję Ci za to bardzo, bo dzięki Tobie właśnie rozpoczęła się moja muzyczna historia, moja muzyczna kariera. Do wszystkiego praktycznie dochodziłem sam, nikt mi nie powiedział, jak się to robi, nikt mi nie powiedział, na jakim stylu to zagrać. Wykorzystałem do tego moje doświadczenie, moje muzyczne ucho, które wtedy jeszcze było słabe, no i całe moje serce, które wkładam w to do dzisiaj i to wszystko tak wygląda. A Wy dzisiaj piszecie, kurwa, posty na Facebooku, że nie macie roboty, bo DJ-e wygryzają Wam rynek. No i odzywa się do mnie pewien chłopak, nie będę tutaj mówił jego imienia. Mówi, Jerzy, kurwa, no nie wiem, 6 imprez na 2000 rok, Ty masz cały kalendarz, jak to zrobić, tak to zrobić, tak dalej, tak dalej. No dobra, zespół, nazwa zespołu Cyki, obnałem w Google, jego miejscowość plus nazwę zespołu Cisza, 0. Druga strona, 0, no to halo, nie? Okej, wszedłem na stronę internetową. Masakra, mówię, stary, skąd klient ma wiedzieć, co kliknąć po pierwsze, gdzie jest jakieś skierowanie tej drogi dalej, jak klient ma Was w ogóle znaleźć? Okej, i są zespoły, które działają tylko pocztą pantoflową, działają na czarnym rynku, i tak dalej, tylko pamiętajcie, że to wszystko powoli ginie. Przychodzi czas, że technologia Was zje, przychodzi czas, że jeśli nie będziecie się rozwijać, inwestować, reklamować cały czas w lepszy sposób, to po prostu rynek Was zje i zostaniecie w domu i będziecie mieli taki ból dupy jak 40-50-latkowie na muzykantach, chałturnikach, którzy jadą na chłopaków, którzy grają ze stylów, którzy zarabiają z tego fajne pieniądze, którzy grają fajne imprezy i cisną, że to jest nie muzyka, że to jest gówno, że tylko pełen skład z perkusją ma branie i tak dalej. Bzdura, bullshit i gówno. To ci Janusze właśnie, którzy nie mają dzisiaj roboty, których rynek zjadł, bo siedzieli w miejscu, bo się nie rozwijali, bo się nie reklamowali, bo nie nagrywali nowych dem, bo nie pokazywali światu tego, co robią. Dzisiaj siedzą w domu i mają wielki ból dupy za to, że ty dzisiaj robisz zajebisty biznes i zajebisty interes. I tymczasem ja będę kończył ten film. Takich muzycznych filmików na pewno będzie więcej, inspirujących filmików będzie więcej. To moją historię też pociągnę Wam dalej. Więc cóż, możecie opisać początek Waszej kariery, jak to u Was wyglądało. Ja dojeżdżam na miejsce docelowe. Za chwileczkę będę rozkładał dekoracje światłem. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnej serii filmików Yamaha bez tajemnic. Powodzenia na muzycznej drodze. Nie poddawajcie się. Większość ludzi, słuchajcie, nie poddaje się, kurwa,
na samym początku. Oni podają się przed samą metą. Idą ciężką drogą kilka lat i już wystarczy, że głowę wychylą za górę. Tam jest sukces, to oni się kurwa poddadzą 2 cm przed metą. Nie na samym początku, oni się poddają przed metą 2 cm, więc jest po prostu masakra. A tymczasem jeszcze raz się z wami żegnam. Serdecznie wam dziękuję i pozdrawiam Stróżycki Jerzy, Akademię Keyboardu, Keyboardway.